10 najdziwniejszych planet we wszechświecie. Jako ludzie, naszą przygodę z podbojem kosmosu zaczęliśmy już w latach 60., kiedy to Amerykanie i Sowieci rozpoczęli wyścig kosmiczny, którego celem było zdobycie przewagi nad wrogiem oraz umocnienie swojej międzynarodowej pozycji. Szybko jednak okazało się, że tajemnice, jakie kryje kosmos, zeszły na drugi plan, kiedy to Amerykanie jako pierwsi wylądowali na Księżycu. I pomimo ambitnych planów wysłania ludzi na Marsa, nasza przygoda zakończyła się na postawieniu przez człowieka nogi na Księżycu i wysłaniu pojazdów bezzałogowych w różne części Układu Słonecznego. Dla części z Was będzie to bardzo dużo. Jednak znajdą się i tacy, którzy stwierdzą, że zbyt mało robimy w kierunku podboju wszechświata. Możecie dać znać w komentarzach, co sądzicie na ten temat. My tymczasem zaczynamy naszą podróż do najdalszych zakątków wszechświata w celu znalezienia 10 najdziwniejszych planet we wszechświecie. Miejsce 10. Tres 2b. To planeta oddalona od Ziemi o około 750 lat świetlnych, a jej istnienie zostało potwierdzone na podstawie obserwacji z teleskopu Keplera. Tres 2b jest niewiele większy od Jowisza, jednak jego właściwości są dla naukowców po dziś dzień zagadką. Otóż planeta ta odbija mniej niż 1% docierającego do niej światła, a to powoduje, że to ciało niebieskie mogłoby być niezauważalne nawet dla człowieka, który znajdowałby się w jej pobliżu. Dopiero po dokładnym przyjrzeniu się można by było zobaczyć na jej powierzchni czerwone plamy powstające na skutek olbrzymich temperatur sięgających ponad 1000 stopni Celsjusza. Ze względu na bliskie położenie względem gwiazdy, można by rzec, że ta planeta to swego rodzaju piekło, które okryte jest mroczną szatą. Miejsce 9. Planeta Janssen. Diamenty należą do jednych z najbardziej docenianych przez ludzkość surowców ze względu na ich piękno, ale także niesamowitą wytrzymałość. Planeta Janssen jest tak naprawdę gigantycznym diamentem, ponieważ węgiel, który się na niej znajduje, poddany jest ogromnemu ciśnieniu i temperaturze sięgającej 2700 stopni, ponieważ znajduje się bardzo blisko swojej gwiazdy, a świadczyć może o tym okres orbitalny wynoszący 18 godzin. Według wstępnych obliczeń naukowców około 40% węgla na tej planecie występuje pod postacią diamentu. A to powoduje, że pomimo tego, iż Janssen jest dwukrotnie większy od Ziemi, jego masa to aż ośmiokrotność tej ziemskiej, a występująca tam gwiazda jest aż trzykrotnie większa. Miejsce 8. HD 189733b. To gazowy olbrzym oddalony od Ziemi o 65 lat świetlnych i jest niewiele większy od Jowisza, a według wizji naukowców pokrywa ją niemal nieskazitelna szata koloru niebieskiego wraz z białymi obłokami przypominającymi chmury. Jednak tutaj nie dajcie się zmylić, nie jest to druga Ziemia, a planeta rodem z koszmarów. Ze względu na jej bliskie położenie względem gwiazdy, szacuje się, że temperatura wynosi tam w przybliżeniu około 2000 stopni, a niebieska powierzchnia jest bezpośrednio powiązana z gigantyczną ilością parującej tam wody oraz gigantycznym promieniowaniem. Wewnątrz planety, ze względu na olbrzymie ciśnienie i obecność w niej piasku, można uświadczyć deszcz w formie szkła i wiatry z prędkością nawet 8700 km na godzinę. Gdyby podobny wiatr wiał na Ziemi, byłby w stanie ją okrążyć w zaledwie 5 godzin, ale oprócz tego zniszczyłby wszystkie zabudowania, jakie znalazłby na swojej drodze, ponieważ najprawdopodobniej nic na Ziemi nie wytrzymałoby aż takiego wiatru. Miejsce 7. Kepler 16b. Na Ziemi przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że codziennie budzi nas blask Słońca, który aż do nocy widnieje na samym horyzoncie. Do 2011 roku naukowcom wydawało się, że planeta rodem z Gwiezdnych Wojen, posiadająca dwie macierzyste gwiazdy, jest tylko wytworem science fiction. Ale jak się później okazało, planeta Kepler 16b, oddalona o 200 lat świetlnych od Ziemi, stała się pierwszą potwierdzoną planetą orbitującą wokół dwóch okrążających się wzajemnie gwiazd. Niestety planeta ta nie jest zdatna dla życia, jednak sam fakt tego, że z jej powierzchni można obserwować dwie wznoszące się nad niebem gwiazdy, zapiera dech w piersiach. Miejsce 6. Gliese 436b. To planeta wielkości Neptuna o bardzo małej masie w porównaniu do wielkości. To ciało niebieskie w całości pokryte jest lodem, jednak jest jedna rzecz, która przyprawia naukowców o naukowy zawrót głowy. Jak podaje USA Today, w 2019 roku nadal pomimo licznych badań nie udało się w pełni wytłumaczyć fenomenu, jakim jest to, że pomimo lodowego stanu skupienia, planeta ciągle płonie w temperaturze około 500 stopni, a pokrywa lodowa niemal w ogóle się nie zmniejsza. Najnowsze ustalenia z 2019 roku mówią o gigantycznym ciśnieniu wewnątrz planety,
a pewna część naukowców przypuszcza, że topiący się lód tworzy pod powierzchnią lodu olbrzymi podwodny ocean, co mogłoby sugerować na to, że jest to planeta skalista jak Ziemia. Miejsce piąte. KOI 487801. Choć jest to jeszcze niepotwierdzona planeta, znajdująca się w odległości aż 1075 lat świetlnych od Ziemi, to według indeksu Earth Similarity, ESI, w którym planety klasyfikowane są pod względem tego, jak bardzo podobne są do naszej planety, okazuje się, że planeta ta uzyskała najwyższy wynik w historii na poziomie 0,98, kiedy to Ziemia ma wartość 1. Pomimo, że teleskop Keplera zanotował już 4 możliwe tranzyty tej planety, w dalszym ciągu czeka ona na potwierdzenie. Jednak ze względu na to, że jej gwiazda jest minimalnie większa od tej ziemskiej, powoduje to, że jest ona stabilna, co idąc w parze ze średnią temperaturą na poziomie od minus 20 do 20 stopni Celsjusza i potencjalnym ogromnym zbiorniku ciekłej wody, dobrze rokuje dla życia na tej planecie. Miejsce czwarte. Gliss 1214b. Ziemską powierzchnię pokrywa aż 70% wody, jednak ona stanowi zaledwie 0,5 łącznej masy naszej planety. Natomiast powierzchnia Gliss 1214b według naukowców w 100% pokryta jest wodą, która stanowi aż 10% masy tego ciała niebieskiego. Wyobraźcie sobie teraz ten bezkresny ocean, rozciągający się na powierzchni 2,5-krotnie większej niż nasza planeta, który może być głęboki nawet na tysiące kilometrów w głąb. Przypuszcza się, że ze względu na gigantyczne ciśnienie, w pobliżu rdzenia tej planety można na niej spotkać najbardziej egzotyczne formy wody, takie jak chociażby lód 7, który zdecydowanie różni się od tego spotykanego zazwyczaj w mroźne ziemskie dni, chociażby tym, że jest on gorący i się nie topi. Miejsce trzecie. HD 106906b. Jest to planeta pozasłoneczna typu superjowisz, której masa jest aż 11 razy większa od masy Jowisza. Jej odkrycie w 2013 roku wprowadziło naukowców w osłupienie, ponieważ planeta ta orbituje około 650 jednostek astronomicznych od swojej gwiazdy, co stanowi więcej niż 20-krotność dystansu Słońce-Neptun. Oprócz olbrzymiej odległości od macierzystej gwiazdy, planeta ma aż 1/100 jej masy, co jest niemalże niemożliwe, biorąc pod uwagę, jak daleko jest ona położona. Co więcej, oprócz tak małej ilości światła, jaka tam dociera, planeta pali się w temperaturze 1500 stopni, a wytłumaczenie tego fenomenu po dziś dzień pozostaje poza zasięgiem naszej nauki. Miejsce drugie. Tytan. Pomimo, że Tytan jest księżycem orbitującym Saturna, to zdecydowanie zasłużył na to, aby znaleźć się na tej liście. Jako jedyne ciało niebieskie w naszym Układzie Słonecznym posiada on powierzchniowe zbiorniki cieczy, które zasadniczo nie różnią się wyglądem od tych ziemskich. Nie wypełnia ich jednak woda, ale ciekły metan, który teoretycznie nadaje się dla życia. A naukowcy przygotowali model membrany komórkowej zdolnej do życia w takim środowisku. W 2030 roku NASA zamierza wysłać tam sondę, która zbada zbiorniki Tytana, a bogata zawartość związków organicznych na tej planecie tym bardziej pobudza ludzką wyobraźnię. Miejsce pierwsze. J1407b. To planeta nazywana potocznie Saturnem na sterydach, ze względu na to, że towarzyszy jej pierścień nawet 640 razy większy niż ten, który możemy podziwiać wokół Saturna. Masa tej planety waha się pomiędzy 13 a 26 mas Jowisza i z początku zadziwiała naukowców, ponieważ nie byli w stanie określić, jaki obiekt powoduje takie zawirowania, jeżeli chodzi o dopływ światła z jego gwiazdy. W szczytowym momencie potrafi on zasłonić nawet 95% promieni świetlnych dochodzących do Ziemi. Pierścień planety J1407b ma aż 129 razy większy promień niż nasze Słońce, a gwiazda macierzysta jego układu planetarnego jest od niego mniejsza o 100 razy. Gdybyśmy postawili tą planetę w naszym Układzie Słonecznym na miejscu Słońca, jej pierścień znalazłby się w odległości 0,2 jednostki astronomicznej od nas. Kiedy to jedna jednostka astronomiczna, to aktualnie dystans Ziemi od Słońca. To już wszystkie planety, o których chciałem Wam powiedzieć w tym odcinku. Jeżeli dalej jesteście głodni przygody i lubicie słuchać więcej o kosmicznych tematach, dajcie mi znać w komentarzach, a być może niedługo wstawię coś nowego. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia niebawem. Cześć. A, no i oczywiście zapomniałbym, wbijajcie na mojego Instagrama, do którego link znajdziecie m.in. w opisie, no i teraz oczywiście zobaczycie go na ekranie. No i co, no i to właściwie tyle. Dzięki wielkie jeszcze raz i do usłyszenia. Cześć.